Dzień dobry, witam Was cieplutko w dzisiejszym dniu. Ja zaprezentuję Wam nalewkę tybetańską, którą sobie sama będę robiła. Jest to nalewka bardzo stara, znaleziona w 1971 roku. Receptura tej nalewki w pewnym klasztorze tybetańskim i po prostu rozszyfrowano składniki i całą procedurę przygotowywania takiej nalewki. Nalewka jest, pochodzi z 4-5 roku przed naszą erą, więc wydaje mi się, że warto sobie ją zrobić. Jest to nalewka odmładzająca, poprawia wszelkie krążenie krwi i wszystko, co dotyczy krwi. Obniża poziom cholesterolu i generalnie wpływa doskonale na organizm. Dobrze, to teraz nóż na razie odłożę. Do tej nalewki będzie potrzebne 350 g czosnku, dwa tylko składniki i czysty spirytus 200 ml. Teraz ja będę sobie obierać, to już nie będę nagrywać tego całego obierania. Po prostu czosnek najlepiej, żeby był polski. Ja tu mam z ogródka od siebie, tu jeszcze nawet niektóre są z ziemi nieobrane. Po prostu ja jeszcze go ozonuję, no ale to już jak Państwo sobie chcecie, można ozonować lub nie. I teraz będę sobie obierać po jednym ząbku i w takim oto malakserze, bo można ręcznie. Właściwie trzeba byłoby go zmiażdżyć taką praską lub drobniusieńko pokroić. Myślę, że taki malakser, rozdrabniacz poradzi sobie z tym. I ja sobie, żeby było szybciej, zrobię w tym i pokażę, czy to właśnie da radę, ten malakser. No, obrałam już te czosnki. No i tu jest 350 gram, no sporo ich wyszło. Dobra, tutaj mam takie podłączenie do prądu. Zobaczymy w ogóle, czy to da radę ten malakser rozdrobnić. Jak widać, malakser sobie bardzo fajnie poradził. Jest rozdrobniony czosnek. Czosnek najlepiej sobie kupić harnaś polski. No ja mam tu go z ogródka, ale jak kupicie w sklepie, to proponowałabym później go zozonować. Ostatek już przekładam do słoika. Teraz tak, w tej recepturze na tą nalewkę było, żeby ten czosnek, jeszcze zanim się zaleje spirytusem, on sobie tak postał z 5-10 minut tak na powietrzu, żeby właśnie miał kontakt z powietrzem. No właśnie minęło tak 7 minut, myślę, że wystarczy tego napowietrzenia. Tutaj mam spirytus, sobie odkręcę. 200 ml. Nie jest to uzo, jak piszę. Po prostu wykorzystałam buteleczkę, ponieważ żeby było 200 ml i sobie tutaj wlewamy. Dobra. To jest czysty spirytus, który ma 96% i taki powinien być. Dobra. Po wymieszaniu, no to taka właśnie gęsta masa ze spirytusem. Tak wygląda. Teraz tak, tą naleweczkę, ten słoik, wstawiamy do ciemnego jakiegoś pomieszczenia, chłodnego, może być do szafki i no na 10 dni. I ona sobie stoi 10 dni, przy czym szczelnie oczywiście zamknięta, jest ona szczelnie zamknięta. Przy czym co 2 dni trzeba ją tak potrząsać, żeby po prostu się wszystko dobrze wymieszało, bo ona tak na styk jest, widzicie? Tak nie za bardzo nawet jest nad tą masą spirytus, więc to jest takie gęste. Teraz po 10 dniach zlewamy całą tą masę do innego słoika, przecedzamy oczywiście, żeby już został sam płyn. Później ten płyn już nie wstawiamy do tego ciemnego miejsca, gdzie stał ten słoik, tylko wstawiamy do lodówki. I do lodówki na 4 dni. W lodówce sobie stoi 4 dni
I jest wtedy gotowa. Teraz tak, naleweczkę stosuje się po jedzeniu. Tutaj jest rozpiska i uwaga, kurację stosować nie częściej niż raz do roku. Na dzisiaj będzie tyle. Nalewkowy dzień dzisiejszy. Dziękuję Wam wszystkim za oglądanie. Polecam inne moje filmiki. Na pewno jeszcze coś naturalnego dla naszego zdrowia będzie. Miłego dnia Wam życzę. Do zobaczenia. Pa, pa.